Witajcie moi kochani! Witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj będę miała dla was haul taki dosyć spontaniczny, prosto z siaty. I wybaczcie za to, jak wyglądam, ale jest już godzina 20:30. Ja makijaż mam od 7 rano, więc już jest masakra. Postanowiłam, że póki jeszcze jako tako wyglądam, nagram wam haul, dlatego że byłam dzisiaj w Action, w Actionie. W Polsce też już słyszałam, że macie ten sklep. Reklamówka z Kauflandu. No po prostu używam toreb wielorazowego użytku, więc nie kupowałam specjalnie kolejnej torby, bo już wystarczająco mam ich w domu i po prostu wzięłam ze sobą. Przed chwilą pognałam również po rachunek, także będziecie mieli wszystkie ceny podane. Więc super, Marta przygotowana, specjalnie nie wypakowywałam zakupów. Są to zakupy, które po prostu wpadły mi tam w ręce i stwierdziłam, że muszę wam pokazać. Nie wiem czemu, po prostu miałam ochotę wam pokazać, więc stwierdziłam, że nagram ten haul. Dajcie znać, czy macie u siebie w mieście bądź gdzieś w pobliżu Action i czy do niego zaglądaliście już i czy lubicie ten sklep. Oraz jeżeli oczywiście nie subskrybujecie mojego kanału, bo naprawdę bardzo duży procent osób ogląda mnie, ale nie subskrybuje, a to dla mnie bardzo miłe, kiedy was przybywa, także mam nadzieję, że kliknęliście ten przycisk czerwony subskrybuj, nie wiem czy on jest z tej strony, czy z tej, ale kliknijcie proszę i dzwoneczek dodatkowo, teraz w ogóle YouTube coś tam pokręcił, że w ogóle jeżeli klikniecie dzwoneczek, to najlepiej kliknąć jeszcze, żeby pokazywało wam wszystkie powiadomienia, bo tak to będzie i tak pokazywało wam wybiórcze powiadomienia z mojego kanału, także proszę was bardzo o to, będzie mi bardzo miło. Jeżeli film wam się spodoba, zostawcie lajka, komentarz. To też oczywiście jest dla mnie bardzo, bardzo miłe i motywujące do dalszego działania. I zaczynamy już bardziej nie przedłużając, bo już ponad 2 minuty się rozgadałam. Zacznijmy od czegoś, co przykuło moją uwagę na sam koniec praktycznie zakupów, ale pokażę wam na samym początku, bo jest to najwyżej w reklamówce. Tadam! Tadam! Czy są to miłośnicy chipsów? Wy wiecie, że ja lubię chipsy, szczególnie osoby, które są ze mną na kanale ASMR. Na pewno wiecie, że lubię chipsy, bo już nie wiem na ilu live'ach jadłam chipsy. Także o tym wiecie i kupiłam takie właśnie oto okazy. Pierwszy raz chyba były w Actionie, jeszcze ich wcześniej nie widziałam. Pierwsza, one w ogóle wiecie, one przypominają te polskie Lacy Maxy, ale to nie jest do końca to. Ja uwielbiam paprykowe Lacy Maxy oraz te serce bula. To są moje jedne z ukochanych chipsów. Tutaj no niestety mamy inne smaki, to jest barbecue, to jest sweet chili, ale stwierdziłam, że i tak je wezmę, bo są to te grubo karbowane, Jezu, jak ja je uwielbiam. No i nawet mamy tu napisane po polsku i tu jest napisane, że są to chipsy ziemniaczane karbowane o smaku amerykańskiego barbecue. A w tej paczce jest pewna nieścisłość, bo tutaj na opakowaniu napisane jest, że jest to sweet chili. A jeżeli odwrócę i przeczytam, co jest napisane po polsku, napisane jest chipsy ziemniaczane karbowane o smaku orientalnych przypraw. To więc sweet chili czy przyprawy orientalne? Zobaczymy, przekonamy się, jakie będę jadła, ale nie mogłam się oprzeć i cena to z tego, co kojarzę, 99 centów za paczkę. Tak, 99 centów za paczkę, 130 gram. Myślę, że w Polsce nie macie takich chipsów, przynajmniej ja ich nie kojarzę. Mam nadzieję, że przynajmniej chociaż troszeczkę smaczne będą, nie mogłam się oprzeć i musiałam je wziąć. Może następne rzeczy to coś, co bardzo jest przydatne w każdym domu. Myślę, że każdy z was to posiada, czyli chusteczki. Chusteczki, które są te właśnie, wiecie, wyciągane. Ja mam pojemnik po prostu na takie chusteczki i u siebie w pokoju, i w sypialni. I zawsze właśnie z nich korzystam. I to są trzywarstwowe, ich tu jest 80 sztuk. I takie chusteczki w Action, mówię Action, dlatego że ja lubiłam mówić Action, ale Action mówi się po niemiecku, więc znaczy po niemiecku, tak naprawdę po angielsku, ale Niemcy mówią też Action. Tak więc już zaczynam się na to troszeczkę przestawiać. Euro 34. Aha, za dwa opakowania. Jedno opakowanie 67 centów. Myślę, że to chyba nie jest drogo, a one zawsze się przydają, więc te chusteczki kupiłam. Dalej,
może najlepsze zostawię na koniec, więc nie będę wam jeszcze pokazywała, co najlepsze kupiłam. Myślę, że fani mojego kanału ASMR na pewno się ucieszą. A polecimy sobie dalej z takich rzeczy, po prostu, które wpadły mi w ręce. Co zawsze kupuję w Action, papier do pieczenia i to już ten pocięty na kawałki i taki papier do pieczenia w niemieckim Action kosztuje 70 centów. To chyba nie jest droga sprawa. Myślę, że w Polsce to też nie jest droga sprawa. Szczerze już się nie orientuję tak w cenach w Polsce, ale myślę, że też chyba nie jest drogi papier do pieczenia. Następnie, co udało mi się kupić, i to już jest moja druga para, kupiłam sobie rajstopy te uciskowe, one są przeciw naczynkom i tak dalej. One też ładnie modelują nogi. Są to rajstopy uciskowe z Scholla, Scholl Light Legs. Ja wzięłam L-kę, ta L-ka później, tak naprawdę te rajstopy troszeczkę przy kostkach mi się jakby rolują, ale M-ka jest na mnie za krótka, więc biorę zawsze L-kę. Właśnie w Polsce też brałam chyba trójkę, trójka to też chyba był dosyć duży rozmiar już, mimo że normalnie noszę około S-kę, XS-kę rozmiar wszystkiego, to rajstopy muszę brać L-kę, no tak już jest. I tak, po polsku, mamy tu nawet, o, pierwszy opis jest po polsku. Dzięki rajstopom Short Light Legs twoje nogi jeszcze nigdy nie czuły się i nie wyglądały tak dobrze. Przezroczyste 20 den rajstopy sprawiają, że wyglądasz i czujesz się fantastycznie. Stopniowy ucisk pomaga stymulować krążenie na całej długości nóg, pomagając zapobiegać ich zmęczeniu i bólowi. Super wygodne i rozciągliwe włókna punktowo uciskają nogi, aby nadać im lepszy kształt. Oddychające rajstopy zachowują swoje właściwości aż do 50 prań. I to właśnie lubię w tych rajstopach. Ja już je kiedyś nosiłam, jak tak czułam, że mam problem z naczynkami i chcę temu zaradzić, i nosiłam je w pracy każdego dnia i ja je miałam bardzo długo. A ostatnio kupiłam rajstopy w Lidlu i one za chwilę były pozaciągane, praktycznie przy pierwszym założeniu były już pozaciągane. Więc jeżeli macie okazję kupić sobie te rajstopy jakoś niedrogo, bo wiem, że one w Polsce były drogie, nie wiem jak teraz, ja je kiedyś kupowałam za prawie 60 zł, a teraz w Action były za, i to nawet nie muszę patrzeć na rachunek, 2,99, rozumiecie to? 2,99, więc już jedną parę mam, już noszę i postanowiłam kupić kolejną, dlatego że one się zawsze przydadzą, a jednak dobrze mieć takie niezniszczalne rajstopy, lepiej niż takie, które po pierwszym użyciu musicie wyrzucać do kosza. Także to jest kolejny zakup, który uwielbiam i polecam wam, jeżeli traficie. Może w Polsce w Action, w Actionie również macie te rajstopy. Tutaj coś dla mojego męża, antyperspirant, który zawsze używa, który zawsze uwielbia najbardziej na świecie, więc mu go wzięłam. Tak naprawdę zawsze biorę mu kilka sztuk, ale chyba ma jeszcze kilka w zapasie. Więc euro 31 i to jest pojemność 150 ml. Oczywiście, jeżeli macie porównanie tych produktów, które wam pokazuję w Polsce, to dajcie znać w komentarzu, ile wy musicie zapłacić w Polsce za taki produkt, jeżeli oczywiście macie porównanie. Tu mam coś, co uwielbiam. Jeżeli macie Actiona, kupcie sobie to. To jest niby taka zdrowa przekąska, ale to jest przepyszne. To ma tak super smak, że jakbym miała odżywiać się zdrowo, to naprawdę mogłabym kupować tylko to. I stwierdziłam, że sobie to wezmę po prostu do szkoły, żeby sobie brać, wiecie, ostatnio nie chcę się robić jakiegoś tam, wiecie, wymyślnego jedzenia, więc albo sobie kroję warzywa i biorę, albo biorę sobie wafle ryżowe, albo cokolwiek takiego, co tylko wpakuję do torby i tyle. I to też mogę właśnie na takiej zasadzie brać do szkoły. Przepyszne, polecam wam. I te krakersy kosztowały euro 49 i tutaj jest 185 gram, także całkiem duża pojemność i euro 49. I to są ogólnie holenderskie ciasteczka, krakersy, coś takiego, także polecam. Następnie, nie mogło się obyć bez tego, czego używam cały czas, już od nie wiem jakiego czasu, i używam dlatego, bo uwielbiam ten zapach, uwielbiam konsystencję, uwielbiam to, jak zachowuje się na mojej skórze. Kupiłam raz wersję taką w złotym opakowaniu, niby ona taka miała być, wiecie, jakaś tam mega nawilżająca, a tak naprawdę podczas nakładania i golenia nóg
bądź rąk, ale nie, w sumie najbardziej to na nogach. Szczypało mnie, szczypały mnie nogi, więc pozbyłam się tamtego żelu do golenia i zostaje przy tym zapach cudowny. No nic nie znalazłam, co porównywalnie jest tak super jak to. Jeżeli chodzi o cenę tych żeli z Gillette, to one chyba kosztują, no tak normalnie, nie jest to jakaś bardzo tania też cena, bardzo mała cena. 2,29 za jeden. 2,29. Jeżeli macie je w Polsce, dajcie znać, ile kosztują. Też jestem bardzo ciekawa. Jeszcze jedna kosmetyczna rzecz. Kosmetyczna rzecz, czyli odżywka do włosów. Ostatnio tych kosmetyków się u mnie namnożyło, że ja nie wiem, kiedy to zużyję. Ale jak zdarza mi się okazja kupić sobie coś naturalnego, fajnego, wiecie, ktoś mi, tak jak koleżanka ostatnio pomogła mi, kupiła mi w naturze dwa kosmetyki, także jeżeli mam okazję jakoś tam zakupić sobie kosmetyki, to sobie te zapasy robię. Chyba ta marka też jest w Polsce. Inekto. Znacie tę markę? Dajcie znać. Jest to odżywka z arganem. Chciałam powiedzieć olejkiem arganowym, ale tu jest napisane argan i przeczytałam argan i tak się zamotałam. Odpowiedź natury na suche i zniszczone włosy. Specjalna formuła kosmetyku nasycona marokańskim olejem arganowym pozostawia włosy odżywione, błyszczące oraz prawdziwie luksusowe w dotyku. Na szybko w sklepie, miałam 1% baterii, na szybko weszłam na wizaż i widziałam dwie opinie, że spoko jest, że zostawia włosy błyszczące, że łatwiej się rozczesują i tak sobie pomyślałam, że jako taka codzienna odżywka może być, podobno jest to emolientowa odżywka, nie wiem, bo powiem Wam, że mam problem z rozpoznaniem tej równowagi pH i w ogóle. Duża pojemność, 500 ml, także bardzo duży produkt. Jest to produkt wyprodukowany w UK i w składzie właśnie widzę tutaj jest cetrimonium chloride, a wiem, że jeżeli jest ten składnik, to można sobie myć nią skórę głowy, jeżeli oczywiście nie macie jakiegoś wielkiego problemu z zapychaniem waszej skóry głowy. Co kilka myć możecie sobie umyć skalp taką odżywką i to właśnie pomoże Wam w zachowaniu nawilżenia waszej skóry głowy, bo to też jest oczywiście ważne. 500 ml, więc pół litra, bardzo duża pojemność. I cena tej odżywki €79. To też niedroga cena. Także będę używać. Dobra, rzecz pierdółkowa, którą musiałam wziąć, bo na egzaminie nie możemy mieć piórnika. W ogóle dziwny jest egzamin w Niemczech, jeżeli chodzi o właśnie egzamin językowy, bo musimy pisać ołówkiem i możemy mieć przy sobie tylko ołówek, nawet chyba nie możemy mieć długopisu. Musimy mieć ołówek i temperówkę przy sobie, także temperówkę zakupiłam, mili Państwo. I temperówka kosztowała mnie 24 centy, także złotówka. I mam temperówkę, którą temperuję sobie kredki, wiecie, do ust, do oczu i tak dalej, no to nie będę brała tego na egzamin, więc kupiłam zwykłą, nową. I zostały najlepsze rzeczy, według mnie, bo to są rzeczy, które przydadzą mi się do filmów ASMR. Taką namiastkę pokażę Wam. Namiastką są okulary. Okulary okrągłe, oczywiście z plastikowymi tutaj szkiełkami. Są to okulary imprezowe, a one przydadzą mi się do zestawu, który właśnie teraz Wam pokażę, ale uprzednio powiem Wam jeszcze, jaka cena była tych okularów. 87 centów. 87 centów kosztowały, one mi się przydadzą do... Uwaga, uwaga. Tan, 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 tan. Mi mówił, że fajnie by było, jakbym nagrała roleplay z lekarzem. I tak sobie dzisiaj pomyślałam, będąc w tym Actionie, kurczę, a może wezmę ten zestaw. On kosztował 3,99, z tego co wiem. Tak, 3,99 i w ogóle on jest chyba też na baterię. Tutaj jak widzicie jest zawleczka do wyciągnięcia, bo to powinno świecić. Mamy tutaj jak widzicie do robienia zastrzyków, jakieś inne takie pierdoły, termometr i tak dalej. Także no powinno być super. Widzę, że termometr też chyba powinien świecić. Tu jakiś doktor set, także jakieś plastry czy coś. A ja to Wam to w ogóle do góry nogami cały czas pokazywałam. No dobra, trudno, nieważne. O, oczywiście stetoskop jest to, co najważniejsze. Także mam zestaw. Tu z tyłu jeszcze pokazane jest dokładnie, co jest w zestawie. Także będziemy się bawić, mam do tego okulary. Tak naprawdę szkoda, że nie mam jeszcze peruki, ale no nie było nic ciekawego, więc nie brałam.
I druga rzecz, która też przyda mi się do ASMR, to zestaw drewnianych produktów jedzeniowych. Także już nie mogę się doczekać, jak tego użyję. Myślę, że z tego też stworzę po prostu odcinek i po prostu zjecie sobie ze mną obiad. Także będziemy jedli obiad, na obiad będzie udko, jakaś, nie wiem co to jest, kaszanka, kiełbasa, stek, pizza, ryba, także do wyboru, do koloru będziemy jeść razem jedzonko. I ja właśnie otworzyłam ogólnie już to opakowanie, bo byłam strasznie ciekawa. I tak, jest tu nawet deseczka, która jest też drewniana, więc super będą mogły być z tego dźwięki. Tutaj mamy na przykład pizzę. I co na przykład fajne jest w tych rzeczach, próbuję wyciągnąć rybę, to to, że wiele z tych rzeczy połączonych jest rzepem. Więc po pierwsze mogę udawać na tym filmiku, że je kroję, coś wiecie, dzielę na części i tak dalej, ale też przy Blue Yeti mogą wychodzić świetne dźwięki z rzepu. Jeżeli będę tym rzepem tak przeciągała o siebie, to super dźwięki mogą się też tworzyć. Także to będzie wielozadaniowy zestaw dla mnie. Poza tym to wszystko jest drewniane, więc tak naprawdę kolejne dźwięki można sobie tworzyć w kolejnych filmach, więc to nie będzie rzecz tylko na raz. No myślę, że akcesoria doktora będą na raz, albo po prostu kiedyś jeszcze zrobię kolejny film z doktorem czy jakąś pielęgniarką. I zestaw tych drewnianych jedzeniowych rzeczy kosztował też coś około 5 euro, ale dokładnie 5,95, także no nawet droższe od zestawu doktora, ale mówię, to wszystko jest drewniane, super, może mi się przydać. I powiem wam, że patrzyłam, bo też jedna osoba bardzo chce, żebym zrobiła ASMR z klockami, bo klocki robią świetne dźwięki. Patrzyłam na klocki. Klocki Lego kosztują 15 albo 20 euro i ja mam to kupić do jednego filmu, więc... A podrób żadnych nie było, więc nie kupiłam, ale kupiłam za to dwa takie zestawy, także szykują się fajne filmy na kanał ASMR, więc jeżeli jeszcze was tam nie ma, to zapraszam. ASMR Marta w Niemczech, wpiszcie sobie w wyszukiwarkę YouTube'a i na pewno wam wyszuka. To by było na tyle. Za wszystkie rzeczy zapłaciłam 27,23 euro. Bardzo lubię Action, co jakiś czas do niego chodzę. Naprawdę mają świetne też dodatki do domu, ale na razie na tym się jeszcze nie skupiałam. Widziałam bardzo fajne, drewniane te podstawki, takie wiecie, jak wycięte po prostu z pnia i tak dalej. To też muszę coś takiego kupić, ale muszę chyba pojechać z mężem, obadać to jeszcze wszystko, czy na pewno coś takiego potrzebujemy, czy coś innego, bo aktualnie mamy salon w remoncie, także do salonu coś na pewno takiego będziemy potrzebowali. Dobra, więc się nie rozgaduję, żeby was nie zanudzać, bo każdy z was na pewno ma coś tam do zrobienia. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli ten film wam się spodobał, zostawcie lajka, zostawcie komentarz i oczywiście proszę was bardzo o te subskrypcje. Naprawdę nie chcę żebrać tych subskrypcji, wiecie, ale z tego co patrzyłam, to 30% osób oglądających mnie subskrybuje mnie, więc 60% mnie ogląda, ale nie kliknęło subskrybuj. Więc jeżeli możecie, to wiecie, to was nie zaboli, a mi naprawdę będzie bardzo miło. Także dziękuję jeszcze raz z góry, zapraszam was do kolejnych filmów i oczywiście na kanał ASMR. Buziaki, pa!